Dziś jest Dzień Dziecka, więc pierwszą wiadomością będą serdeczne życzenia dla dzieci. Niech uśmiech Wam dopisuje każdego dnia, a marzenia niech towarzyszą w codziennym dążeniu do dorosłości. Odnoście same sukcesy i dzielcie się radością z bliskimi. Już jutro obchody Dnia Dziecka będą miały miejsce w WDK-u oraz w gminie Hanna. Włodawski Dom Kultury przygotował dla dzieci dyskotekę, która zacznie się o godzinie 15. W programie są także gry, zabawy, bańki mydlane, popcorn, wata cukrowa i słodkości. W gminie Hanna, na Orliku i placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu od godziny 10 będzie dostępny dmuchany plac zabaw, gry i animacje dla dzieci, festiwal kolorów proszki Holi, bańki mydlane, fotobudka, pokaz policyjny komendy we Włodawie, pokaz strażacki OSP w Hannie, a także poczęstunek. Przypominamy, że w dniach 8-10 czerwca odbędą się badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy Hańsk w wieku 65+. W godzinach od 8 do 16 przez 3 dni będzie możliwość wykonania bezpłatnych badań profilu lipidowego, hemoglobiny glikowanej, ciśnienia tętniczego, konsultacji kardiologicznej z badaniem EKG, oceny ryzyka chorób układu krążenia. Rejestracja telefoniczna pod numerem 602-742-600 do 7 czerwca. W dniach badań rejestracja będzie na miejscu. Łącznie w badaniach może wziąć udział 180 osób. 10 lipca odbędzie się jarmark leśny w Wyrykach. Gmina zaprasza do współpracy chętnych rzemieślników, rękodzielników i twórców ludowych wykonujących artykuły dekoracyjne, wyroby ceramiczne, wyroby z drewna, metalu, wikliny czy tworzących biżuterię. Mile widziane są również stoiska z regionalnymi i tradycyjnymi produktami spożywczymi. Warunkiem udziału w jarmarku jest przekazanie na rzecz organizatora upominku ze stoiska. Zgłosić się można wysyłając e-mail na adres sekretariat@wyryki.eu lub telefonicznie pod numerem 82 59 13 003. Potencjalni wystawcy mają czas do 5 lipca. W przyszłym tygodniu odbędą się konsultacje dotyczące założeń lokalnej strategii rozwoju LGD Poleska Dolina Bugu na okres programowy 2023-2027. W trakcie spotkań będzie można zabrać głos i zadecydować, na co zostaną przeznaczone fundusze unijne w regionie. 7 czerwca o godzinie 13 spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stary Brus, a 9 czerwca o godzinie 9 w Urzędzie Gminy Hanna. W niedzielę 29 maja na placu przed kościołem świętego Augustyna w Różance odbyło się spotkanie z matką w twórczości Stefana Sidoruka. W ten sposób uczczono obchody przed kilkoma dniami Dnia Matki. Wiersze nadbużeńskiego poety recytowali uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły podstawowej imienia Róży Marii Zamojskiej w Różance. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił zespół prowadzony przez Rafała Rędziniaka. Słodki poczęstunek w organistówce przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Różance. Materiał zebrał i przygotował Konrad Kowalski. Dobrego wieczoru.